Cześć, witam Was. Chciałem dla Was nagrać takie totalnie spontaniczne wideo, a zarazem planowane bardzo długi czas. Ponieważ jeszcze zanim założyłem kanał YouTube, myślałem o tym, żeby go kiedyś założyć. Planowałem, co ja tam będę wstawiał. I oczywiście myślałem o tym, że jak założę kiedyś kanał YouTube, to chciałbym opowiedzieć o mojej sytuacji, o mojej chorobie, o moich przejściach. Natomiast z drugiej strony, jak już go założyłem, to się zastanawiałem, czy na pewno chcę to robić, kiedy to zrobić, w jaki sposób to zrobić. Myślałem, może pogadam z Justyną, w sensie Justyna usiądzie ze mną, będzie ze mną gadać, rozmawiać. Natomiast stwierdziłem też teraz, że to raczej będzie jednak monolog, bo jednak tą drogę, którą ja przyszedłem w większości sam. Pomimo, że do Justyny mam mega wdzięczność za to, że mnie wspiera w tych ciężkich momentach przez ostatnie 2,5 roku, jak jesteśmy ze sobą. Natomiast no, mimo wszystko ten początek sięga około tego, jak miałem 20 lat. No i dużą tą drogę przeszedłem sam. Ale o czym ja w ogóle chcę mówić? Chcę mówić o tym, że byłem chory na taką chorobę jak borelioza. Choroba przenoszona przez kleszcze. Dużo osób się pyta, no to kiedy cię ukąsił ten kleszcz, jak to było i tak dalej. Nigdy nie widziałem, żeby mnie ukąsił kleszcz. Zaczęło się tak, że mając około 20 lat, studiując dietetykę, studiując jeszcze AWF wcześniej, zaczęło mi się dziać dużo różnych dziwnych rzeczy. Drętwienie, omrowienie, to jest takie uczucie, które ciężko opisać. Właśnie takie specyficzne dla tej choroby, drętwienie, mrowienie, parzenie kończyn, jak takie słabości, że odcięcie prądu, że mógłbym naprawdę zasnąć w każdym momencie, nawet na stojąco, bóle stawowe przede wszystkim, tak, dzwonienie, takie piszczenie, dźwięki w uszach, rozmazywanie się obrazu, to wszystko jest charakterystyczne dla boreliozy, natomiast ja nie wiedziałem, co mi jest. Nagle zdrowy chłopak, który dużo gra w piłkę, chodzi na siłownię, zaczynają mu być takie dziwne rzeczy. No i co? Zacząłem chodzić do neurologa, do ortopedy, do wszystkich specjalistów. No wiadomo, każdy gdzieś tam coś tam rozpisał, coś spróbował podziałać, nie działało. I nawet jeden stwierdził, że ja to bardziej potrzebuję iść do psychiatry, tak? No i co? No jak myślicie, jak sobie zdajecie pewnie sprawę, moja kondycja psychiczna zapewne zbyt dobra nie była. Nie była zbyt dobra. Można powiedzieć, że wtedy już miałem taką pierwszą depresję. Ja rzuciłem wtedy ten AWF, bo ja po prostu nie umiałem się uczyć. Nie umiałem ćwiczyć, tak? Brać udział w zajęciach. Ja byłem po prostu, za przeproszeniem, rozwalony totalnie. No i tak to wyglądało. Zacząłem czuć się gdzieś tam lepiej, no bo wiadomo, znaczy nie wiadomo, nie wiadomo. Natomiast w tej chorobie jest tak, że ona ma jakieś tam swoje zloty i upadki. Bardziej źle to nazwałem. Jest jak sinusoida, tak? Przyszło wtedy lato. Ja się leczyłem na tak naprawdę, na coś się tam leczyłem, tak? Bo brałem jakieś różne zioła. Myślałem, że może to jakieś pasożyty, coś tam, brałem jakieś tam różne zioła. Ogólnie przyszło lato, gdzieś tam sobie na tej siłowni znowu zacząłem ćwiczyć. No i jakoś się tam poczułem lepiej. No i myślę, dobra, no wracam na studia. Zacząłem studiować znowu na dietetyce. Zacząłem znowu studiować, poszedłem tym razem na dietetykę. No ale znowu problem się gdzieś tam pojawił znowu. Znowu zacząłem się czuć jak szmata, za przeproszeniem. Znowu rzuciłem studia. Mama nie rozumiała, co mi jest. Nie rozumiała w ogóle, co ja robię. Myślała, że to jakieś, no nie wiem, lenistwo może? Nie wiem. I co? Ja sobie zacząłem gdzieś tam czytać, łączyć do kupy te objawy. No i stwierdziłem, może borelioza. Wygląda mi to na taką chorobę. Nie zauważyłem, żeby jakiś kleszcz mnie ugryzł. Ale z drugiej strony tu pisze, że wcale nie trzeba zauważyć. Jest coś takiego jak nimfa, czyli tak jakby mały kleszcz, dziecko kleszcza, i on jak ugryzie, to się nie przyczepi. No i zacząłem się badać. Tu, tam, takie badania następne. Wszystkie były niejednoznaczne, ale ja nie popuściłem. Zbadałem się, w takie badanie zrobiłem, gdzie się wysyła badanie, materiał do Niemiec. To wyszło pozytywnie. Potem
Zapisałem się do lekarza od boreliozy typowo. Ok, przyniosłem sobie herbatkę z kotkami, kubeczek. Znowu powiedziałem kubeczek, to znaczy znowu zdrabniam. Tak za przeproszeniem. No nie powiem co za przeproszeniem, bo jeszcze mi wyłapią to słowo i zablokują to. Nie wiem jak jest na YouTubie, no ale na Facebooku wszystko jest możliwe. Natomiast no, wzięło mi się tak, że na tych vlogach, na tych YouTubach zacząłem tak zdrabniać jak nagrywam, ale to nie jest fajne takie zdrabnianie jak do dzidziusia. Także wziąłem sobie kubek z kotkami chyba można powiedzieć, nie? Ale kubek. Dobra, wracając do tematu. Na czym to stanęliśmy? Stanęliśmy no, na tym, że ja znowu rzuciłem tą dietetykę, zacząłem czytać i w końcu doszedłem do wniosku, że to borelioza. Wysłałem materiał badawczy do Niemiec, potem zapisując się do lekarza takiego typowo od boreliozy, bo musicie wiedzieć, że zwykły zakaźnik, lekarz zakaźny, pójdziesz do niego, oni nie uznają czegoś takiego jak borelioza przewlekła. Pójdziesz do niego z wynikiem, pójdziesz do niego za przeproszeniem z kleszczem w czole wbitym, zostaniesz... To wtedy uzna, że ok, może być borelioza, da ci antybiotyk na 3 tygodnie i tyle, koniec tematu. Nie ma coś takiego jak borelioza przewlekła. Natomiast to istnieje, to niszczy ludzi. Słuchajcie, ja siedzę na jakichś tam forach, już nie. Znaczy nadal mam niektóre polajkowane grupy, tak, ludzi i naprawdę to są setki tysięcy naprawdę ludzi chorych w Polsce. Samych tych lekarzy specjalistów jest tyle, że nie wiem. To jest takie jakby podziemie, taki... odłam ludzi, których nawet nie macie pojęcia, ile ich istnieje. A problem przez media jest kompletnie zamiatany. Bo pomyślcie sami, ile jest kleszczy, ile razy was ukąsił kleszcz, czy jakiegoś znajomego, tak? I tak dalej. Niektórzy po prostu mają pecha i się jakieś gówno w nich rozwija. Mam tutaj na myśli bakterię, borella jakaś tam, tak się nazywa ta bakteria. I ona po prostu powoduje tę chorobę, nie? Borelioza. Okej. Okay. Do czego chcę zmierzać, to do tego, że powiedziałem, że zwykły zakaźnik nie uznaje czegoś takiego jak borelioza przewlekła i jest takie stowarzyszenie, sorry, muszę się podrapać, jest takie stowarzyszenie lekarzy ILADS, to jest stowarzyszenie jakichś tam lekarzy w Ameryce i generalnie to jest taka cała metoda leczenia, przepraszam, z masowaną ilością antybiotyków. Para zakłada agresywną antybiotykoterapię nierzadko i 3-4 naraz antybiotyki. Natomiast to jest skuteczne. Natomiast to jest skuteczne. To mnie raz prawie wyleczyło. Natomiast bardzo dużo mi pomogło. No i tu przechodzimy płynnie do tego, że ja po prostu poszedłem do takiego innego lekarza. On mi zlecił dodatkowe badania, zaczął mnie leczyć. Dużo antybiotyków naraz. Ja byłem osobą, która wtedy już... mając termin do tego lekarza, znowu się zmobilizowałem, żeby coś w życiu robić, tak? Wstałem z tego łóżka, zacząłem pracować w sklepie z suplementami diety, no bo coś trzeba w życiu robić, tak? Zrzuciłem studia, kilka miesięcy byłem zawieszony w próżni, ale w końcu zacząłem pracować na sklepie z suplementami, zmusiłem się. No wiecie, to nie jest jakieś tam, nie, tam na pewno trzeba trochę mniej myśleć niż na studiach. No ale też zaraz tam dwa miesiące później zacząłem to leczenie, no i moje życie powoli zaczęło się zmieniać, tak? Jak pomyślę o tym teraz, to co było wcześniej i do tego momentu, do którego teraz przyszliśmy, to była totalna tragedia, po prostu żyłem w jednej wielkiej depresji przez 2 lata przez to, natomiast potem ta depresja wracała i to nie boję się tego powiedzieć, ale dobra, nie zdradzajmy, i tak ten film będzie mega długi, nie wiem czy ja tego nie podzielę na części, myślałem, że ja opowiem w 5 minut, a tutaj można by chyba... no, te, jak to się mówi, do słuchania. Nie podcasty, tylko... No dobra, nieważne. Więc tak. Zacząłem pracować w sklepie z suplementami. Zacząłem leczenie. Mimo, że brałem kupę antybiotyków, no kilka na raz, no to ja się czułem coraz lepiej, bo miałem nadzieję, gdzieś tam one powoli zaczynały może działać. Z jednej strony wiecie, antybiotyki mogą pokonywać tę bakterię, możesz się lepiej czuć, ale z drugiej strony, kurwa mać, bierzesz 4 antybiotyki. Ludzie się boją brać jeden i już się za przeproszeniem srają, że zaraz im wysrają całą florę bakteryjną, a ty bierzesz 4 antybiotyki tyle czasu. Ale ja żyłem, brałem
probiotyki dobre, trzymałem w miarę czystą michę. No jakoś te moje kichy się trzymały, jakoś do teraz się trzymają, pomimo kolejnych tam potem dalej jakichś tych terapii, ale do tego jeszcze przejdziemy. No i tak sobie pracowałem na sklepie z suplementami, leczyłem się tym iLADS, no i w sumie jesteśmy 2 lata później. Ja stwierdzam, że w sumie czuję się bardzo dobrze, robię progres. Robię progres na siłowni, czuję się dobrze. Natomiast od pół roku nie mam antybiotyki, się nic nie zmienia. Trochę źle się czuję, są gorsze momenty, ale generalnie nie ma tragedii. W sumie to szkoda pieniędzy, bo to było w najlepszym przypadku z 600 zł miesięcznie, a bywało, że i 3000 miesięcznie, kiedy musiałem kupować, teoretycznie 3000 miesięcznie, bo musiałem kupować takie leki jak Malarone, które są dla żołnierzy dawane na malarię, jak lecą gdzieś tam na misję, natomiast one się tu miały sprawdzić w tym leczeniu. No i kupując w aptece ten Malaron na miesiąc wydawałbym 3000, natomiast ja siedziałem na jakichś portalach i skupowałem ten Malaron za mniejsze pieniądze. Najlepsze jest to, że potem mnie ciągali po policji za to, że kupowałem nielegalnie leki, bo tam ktoś tam wpadł, także w ogóle no widzicie, człowiek chce się leczyć, kombinuje jak się tylko da, a tu jeszcze problemy. No niby łamałem prawo, no prawo jest jakie jest, no ale trochę paradoks. Oczywiście, znaczy nie wiem, może coś jeszcze z tego się wykluje, bo w sumie 2 razy mnie wzywali i jak za drugim razem wezwali, to jakby nie kumali w ogóle, że ja już raz byłem, tak? Jakby zupełnie może śledztwo z innej strony, nie wiem. Nieważne, bo tutaj już naprawdę jak mam w ten sposób z wami gadać, to poruszę całe moje życie i film będzie 2 godziny. No i jesteśmy w tym momencie, że ja się lepiej czuję i teraz, jeśli dobrnęliście do tego momentu, to zaczyna się robić ciekawie, bo zacząłem brać środki, zacząłem brać testosteron, po jakimś roku zacząłem brać nadrolon, NPP, a po jakichś 2 latach wystartowałem już na pierwszych zawodach kulturystycznych. Bo kto mnie pamięta, to wie, że ja dość dobrą sylwetkę miałem jako natural, naprawdę dość dobrą. Myślę, że mało osób może się taką pochwalić. Myślę, że będzie to do odkopania i tutaj będzie jakaś moja wstawiona sylwetka naturalnie teraz w tym momencie. Więc 2 lata na środkach, no pozwoliły mi to, żeby wyjść na zawodach w kategorii 80 kg, czyli dość lekkiej i zdobyć pierwsze miejsce na zawodach, może nie jakichś najlepszych w top zawodach, ale tam miałem sobie 6 rywali do pokonania i sobie wygrałem, tak? Wygrałem też tam kategorię Classic Physique, tam również było akurat 7 osób w ten dzień na tych zawodach WPF, także nie było źle, ja byłem przeszczęśliwy, patrząc gdzie ja byłem 2 lata temu, to byłem przeszczęśliwy. Nie brałem lekarstw, byłem chory, bo byłem, bywały gorsze dni, natomiast kiedy były gorsze dni, ja wiedziałem, że no, wziąłem to na klatę, zaakceptowałem to. Czasami musiałem zrobić dzień treningowy, czasami musiałem trochę odpuścić, czasami pospałem trochę więcej. To był jeszcze ten czas, gdzie ja pracowałem na pełen etat, także no, nie, rzadko mogłem sobie pozwolić, żeby nie iść do pracy. Natomiast no, nieraz w tej pracy tak siedziałem, nie? Jednym okiem spałem, a drugim patrzyłem, czy tam klienta nie ma. Także ta praca była i tak spokojna wtedy. No i co się stało po zawodach? O kurde, ja do tego widzę, chciałem powiedzieć krótko, a idę mega szczegółowo, no ale trudno, najwyżej to podzielę na części. Czemu nie? Zawsze więcej kontentu na YouTube. Kto mnie lubi słuchać, ten będzie słuchać. No więc po tych zawodach zacząłem robić progres. Ja byłem tak napędzony jak nigdy. Ja po prostu biegłem na siłownię. Ja pamiętam to jak dzisiaj, że ja przyjechałem w środku nocy z tymi pucharami. Mama w ogóle myślała, gdzie ty tam na jakieś zawody, ty sobie jaja robisz. Przyjeżdżam, stawiam te puchary, mama w szoku, nie, na drugi dzień dzwoni tam po ciociach, że w ogóle jakieś jaja. Michał pojechał na zawody kulturystyczne i wygrał, nie? Bo nie mieli za jakiegoś, wiecie, odludka. Jakieś tam se jest, coś tam se jest, pudełka. W ogóle najlepsze jest to. Ten film na pewno będzie długi, bo ja lubię się wtrącać z takimi anegdotkami. Już teraz wiem, że na pewno to podzielę na części. Więc zaraz będzie końcówka pierwszej części. Najlepsze jest to, że ja nigdy nie jechałem na jakieś urodziny, na jakieś uroczystości do tej cioci i wujka i kuzyna z pudełkami. Nigdy. A oni zawsze mi wytykali, czy ja mam swoje pudełka.
Czujecie ten paradoks? Bo jak tam jechaliśmy, bo my tam często jeździliśmy, znaczy często i nieczęsto, raz na jakiś czas, nie wiem, raz na 2 tygodnie, na miesiąc, bo to jest siostra mojej mamy, taka najbliższa rodzina, to jest na ten moment i wtedy już też tylko tak, no bo tam mniejsza, dziadek, babcia z tej strony nie żyje, więc to taka jedyna siostra mojej mamy, najbliższa rodzina. Jeździliśmy tam często na ogródek. No to jak się jechało na ogródek na cały dzień, to się wzięło swoją michę, nie? Ale nigdy na żadne urodziny nie brałem pudełek, a oni zawsze pytali, gdzie mam jakieś pudełka i tak dalej. Bolało mnie to? Nie, ale było to takie trochę nieważne. W każdym razie oni też się zdziwili, że to Michał to tak sobie te pudełka ten, a tutaj mistrz kulturystyki, nie? Ale dobra. Mama się zdziwiła, nieważne, znaczy ważne, bardzo ważne, miłe w każdym razie, ale na drugi dzień jak wstałem, ja popędziłem, ja praktycznie biegłem na tą siłownię, ja chciałem już trenować, ja chciałem progresować i progresowałem, naprawdę progresowałem. Zawody były na jesień, ja w lato następnego roku naprawdę byłem większy, naprawdę zrobiłem kawał dobrej roboty. Zaczęła się pan, w lato, zagalopowałem się, w kwietniu. Czyli takie dobre pół roku progresu, dobre pół roku masy. I po tym pół roku masy, co? Pierwsza pandemia. Kiedy zamknęli wszystkie siłownie. Widzicie, ja miałem gadać tylko o chorobie, a ja tak naprawdę wam opowiadam moje życie. Ale ta choroba jeszcze do niej wrócę. Ona tu jeszcze w tej całej opowieści odegra kluczową rolę. Do tego, co jest, będzie teraz. I w sumie, wiecie... Ja chciałem powiedzieć o tym moją historię, o tej mojej chorobie, dlatego, żeby też zapowiedzieć po części osobę, z którą wrzucę następny materiał, podcast z moim psychologiem, który mi pomógł bardzo ustawić głowę, jak sobie z tym wszystkim poradzić, ale widzę, że już długo gadam i nie chcę robić tak długiego filmu. To wszystko powiem w drugiej części. Natomiast już teraz was bardzo proszę, zobaczcie ten podcast. Naprawdę to jest ciekawe. Jeśli będzie dobry odzew, będę chciał to kontynuować i ten pierwszy może się wydawać taki trochę ogólnikowy. Natomiast summa summarum będziemy iść z tematem do przodu, bo wiem, że to jest naprawdę odpowiednia osoba, żeby poruszyć te tematy. I koniec końców powiemy wam, Robert wam powie, osoba, z którą ten podcast będzie, te podcasty, ta seria, powie wam, da wskazówki, da tą przynętę, jak ustawić głowę, aby być bardziej efektywnym, aby się nie spowalniać, aby po prostu iść do przodu i robić lepszy progres. Także Justyna mi tam podpowiada, że mnie zdradzał szczegółów, ale ja właśnie nie powiedziałem żadnych szczegółów. Właśnie sęk w tym, że tu nie było żadnego szczegółu, same były ogólniki. Także zapraszam was do drugiej części mojej historii. Subskrybujcie, udostępniajcie. Możecie wrzucić na relację czasem, że mój kanał tak z jakimś linkiem będzie mi mega, będę mega wdzięczny. Także lajkujcie. No i co, widzimy się w następnym filmie. Pozdrawiam, cześć. Okej, taka mała wstawka. Justyna mi mówi, że za dużo się ze wszystkiego tłumaczę, że miałem mówić o chorobie, a mówię o czymś innym i ja się tłumaczę, także... Od następnego filmu zero wymówek, zero tłumaczenia. To jest mój styl, moje życie i lecę z tematem jak chcę. No i ona mi mówi, że ja znowu się tłumaczę. Głowa mi pękła już.